i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Przeżywamy dziś w Kościele uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Mówimy o nich, że są to dwa filary Kościoła. Poprzez analogię powiemy, że są również dwa filary w małżeństwie. Mężczyzna i kobieta, mąż i żona. Dziś łączymy te dwie uroczystości. Uroczystość Piotra i Pawła i jubileusz małżonków Ewy i Władysława w tej mszy świętej dziękczynnej. I tę intencję z okazji 50. rocznicy ślubu Panu Bogu poleca ksiądz Dawid. Ksiądz Jacek modli się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ewy i Artura z okazji 7. rocznicy małżeństwa. Ja modlę się za Izabelę i Dariusza z okazji 17. rocznicy małżeństwa. Powierzajmy jubilatów modlitwie, dziękując Panu Bogu za ich małżeństwo, za ich rodzinę, za dar ich przyjaźni i miłości, za ich zaangażowanie w życie Kościoła, także poprzez działalność w ramach naszej płockiej pielgrzymki i wielu innych inicjatywach, prosząc o wstawiennictwo świętych apostołów, by wypraszali im wszystkie potrzebne łaski. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości, uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę apostołów, od których otrzymał zaczątek wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach król Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni prześników. Pojmawszy go, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł Pański i światło zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w bok, obudził go i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przeparz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź ze mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to anioł, czy jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Kiedy Piotr przyszedł do siebie, powiedział: teraz wiem na pewno,
że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Oto Słowo Boże. Pawła apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, krew moja już ma być wylana za ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże.
Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogę. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Siostry i bracia, drodzy jubilaci, chrześcijanie od najdawniejszych czasów traktowali przemijanie czasu bardzo poważnie. Co więcej, świętowanie lat jubileuszowych jest mocno obecne w naszej wierze. Już w późnym średniowieczu weszła taka historia, że zaczęto świętować lata jubileuszowe. Najpierw co 100 lat, później co 50, później co 25 lat w Kościele były i są lata jubileuszowe. I na przykład za rok również w Kościele w 2025 będzie rok jubileuszowy. Czasem ogłaszane są też nadzwyczajne jubileusze dla całego Kościoła. Nie dziwi więc, że świętowanie jubileuszy rozszerzyło się także w osobistym życiu chrześcijan. Byłoby wręcz dziwne nieświętowanie takich wydarzeń, jakiego świadkami jesteśmy dziś. Wypada i trzeba świętować takie wydarzenie jak 50 lat życia małżeńskiego. Gromadzimy się w naszej świątyni, w parafii Świętego Krzyża, aby dziękować, przede wszystkim dziękować za ten piękny jubileusz. Pewnie najbardziej sami nasi jubilaci wiedzą, za co dziś dziękują. Czasem pewnie za jakieś drobne rzeczy, które się wydarzyły, czasem za inne ważne wydarzenia, które miały miejsce w ich życiu. Ale dziś jest okazja dla każdego z nas, bo myślę, że wszyscy mniej czy więcej znamy naszych jubilatów, żeby tu, w tej świątyni Panu Bogu podziękować za ich życie. Podziękować za to, co w ich życiu się wydarzyło, co my wiemy, znamy czy pamiętamy. I niech to wszystko u Panu Bogu dziś popłynie, ta nasza dziękczynna modlitwa. Na naszych jubilatów patrzymy z dumą i z podziwem. Gratulujemy im tego jubileuszu. Może nawet patrzymy z odrobiną zazdrości, że taki piękny jubileusz mają. Może pojawiają się w naszych głowach pytania, jak to zrobić,
żeby przeżyć z sobą pół wieku. Przecież nie jest to łatwe, zwłaszcza w tak zmiennym świecie. Jak to możliwe? Może sami jubilaci jeszcze dziś nam to poopowiadają. Dziś spotykamy się w kościele w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Ważna uroczystość w ciągu roku, bo wspominamy wielkich uczniów Jezusa. Na czym ich wielkość polegała? Znamy biografię tych dwóch świętych apostołów. Pewnie można by wiele szczegółów z ich życia opowiedzieć. Myślę, że to, co ich między innymi łączyło, że swoje zadania apostolskie byli zaangażowani na 100%. Nie było w ich życiu udawania, robienia czegoś po łebkach, ociągania się. Spalali się w swojej misji, nie oszczędzali kosztem zdrowia do samego końca, aż po śmierć męczeństwa. Podróżowali, aby głosić Ewangelię, pisali listy apostolskie, które znamy z Nowego Testamentu. Wszystko na maksa, mimo że trudów i przeciwności nie brakowało. I myślę, że taki styl życia, mimo że potrafi być wyczerpujący, to recepta na udane i szczęśliwe życie, które jest zdolne pokonywać wszelkie trudności. Ta recepta sprawdziła się w życiu apostołów, ale też jest to recepta na dobre, długie życie w małżeństwie. Dobre małżeństwo to takie, gdzie jest zaangażowanie we wszystko, co się dzieje we wspólnym życiu. Gdzie nie ma miejsca na nieszczerość, dwuznaczność, udawanie. Jeśli wkradają się takie postawy, to prędzej czy później związki się rozlatują. Ewę i Władysława Bębenkowskich znam kilkanaście lat, czyli niezbyt długo. I raczej nigdy nie były to jakieś intensywne relacje. Jeśli ktoś by mnie zapytał, na czym polega sekret ich udanego małżeństwa, to ja z pokorą wynikającą z niedostatecznej wiedzy o ich życiu wymieniłbym dwie cechy. Pierwsza to są ludzie wierzący, którzy całe swoje życie, całe swoje małżeństwo budują z Panem Bogiem. I co do tego jestem przekonany. Zaangażowani przez lata w dzieło pieszej pielgrzymki na Jasnogórę, czy też w życie parafialne parafii Świętego Krzyża w Płocku. A pewnie to, co najważniejsze, jeśli chodzi o relacje z Panem Bogiem, to niewidoczne dla oczu. Pewnie dokonywało się w ciszy ich domu, w ich sercach, codzienne zabieranie swojego życia, swoich spraw Panu Bogu. To pierwsza cecha, która przychodzi mi na myśl, kiedy o nich myślę. To ludzie wierzący. Druga cecha, może zaskoczę, taka cecha, która dla mnie jest rzucającą się w oczy, to ich bycie razem. W ostatnich dniach próbowałem sobie przypomnieć, ile razy widywałem ich oddzielnie i mało mam takich wspomnień. Dzisiaj zobaczyłem panią Ewę, to aż się zdziwiłem, że sama przed kościołem. Zawsze razem, wspólnie. Mam najwięcej takich wspomnień. Myślę, że to ich sposób i recepta na szczęśliwe życie, na prawdziwą wspólnotę małżeńską. Żeby wszystko
co się dzieje w ich życiu, razem przeżywać, razem przechodzić przez to, co życie przynosi. Więc te dwie cechy, bycie blisko Pana Boga i bycie dużo razem, odczytuję jako receptę na udane małżeństwo. I tym się z wami wszystkimi dzielę. Każdy ma swoją drogę. Różnie te drogi nasze wyglądają, ale jak myślę o naszych dostojnych jubilatach, to te dwie cechy najbardziej przychodzą mi na myśl. Amen. Dziękując Panu Bogu za łaski udzielone jubilatom w ciągu ich życia, prośmy Ducha Świętego, by umocnił ich miłość i dał łaskę wytrwania. Zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Chcemy. Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Chcemy. Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. Amen. Razem z całym Kościołem módlmy się żarliwie do Ojca, który cudownie ocalił świętego Piotra z okołu więzienia i objawił swe wielkie miłosierdzie wśród narodów przez nauczanie świętego Pawła. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla dostojnych jubilatów Ewy i Władysława. Ciebie prosimy. Módlmy się także o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Izabeli, Dariusza, Ewy i Artura i ich rodzin. Ciebie prosimy.
Ojcze Przedwieczny, który nie znasz kresu, przyjmij nasze prośby i obdarz nas pragnieniem jeszcze gorliwszego szukania Ciebie na wzór świętych apostołów Piotra i Pawła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i niebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednały ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Piotrem, świętym Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Szymona, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jesteś Boże, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz Twoje słowo, a będzie zbawiony. Przykazanie przypomniał te bardzo ważne dwa elementy naszego życia, bardzo podstawowe i ważne, konieczne
wiara i jedność, nierozerwalność, czyli też przymioty małżeństwa. Trwajcie, drodzy jubilaci, na te dalsze lata, by Pan Bóg wam błogosławił, waszym najbliższym. Ciocia pytała, do czego potrzebne są te daty. Niekoniecznie do kazania, jak się okazało, a właśnie do błogosławieństwa papieskiego, które tutaj na koniec wam przekażemy. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Życzymy też dobrych przeżyć na te dalsze chwile, które jeszcze przed nami za chwilę będą. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Dziękuję również księdzu Dawidowi za to, że wspólnie z księdzem Jackiem mogliśmy tę mszę świętą koncelebrować. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.